Dawid ten, zadecydował ten start też w 14 biegu i właśnie dotknąłeś tej taśmy pierwszy? Z twojej perspektywy jak to wyglądało? A wydaje mi się, że Rafał dotknął pierwszy, ale no, to są ułamki sekund i milimetry i szkoda, że takich biegów nie można powtarzać we czterech. Ale widziałem, że dzisiaj byłeś szybki, szczególnie ten moment startowy miałeś dobry. W dzisiejszym meczu jak startowałeś w polach A lub B? No ja od początku roku jestem szybki, troszkę brakuje nam jeszcze takiego objeżdżenia w zawodach, ale w samym przyszłym tygodniu mam cztery mecze, trzy w Anglii, jeden w Danii, to taki trening, więc tych meczy będzie coraz więcej. Dawid, troszeczkę tutaj stal musiała się napocić początek meczu, powiedz skąd taki dobry początek, jaka była recepta na ten tor gorzowski w pierwszej fazie tego meczu? My jesteśmy zgraną, mocną drużyną i nie zamierzamy odpuszczać nikomu. Jasne, a ten tor pasował tobie? Jaki dzisiaj był ten gorzowski? Tor był ok, no, były trochę dziury, były kolejne, ale no to myślę, że to też ta pogoda jaka jest, też może jest ciężej przygotowywać ten tor, ale porównując ten tor do przygotowania naszego toru w zeszłą niedzielę, no to nasz był o wiele, wiele razy lepiej przygotowany niż ten gorzowski. Dawid, właśnie po takim meczu jest taki niedosyt, bo prowadziliście długo, nawet na parę biegów przed końcem był remis. Po takim meczu jest ten niedosyt, czy może jednak zadowolenie, że na torze wicemistrza Polski zdobyliście ponad 40 punktów? Oczywiście, że jest niedosyt, bo nie wygraliśmy tego meczu, ale też nie możemy chować głowy w piasek i mieć do siebie pretensji, bo taki jest sport. Zrobiliśmy dużo punktów u wicemistrza Polski, tak jak powiedziałeś, więc jest okej.